Spotkanie z jesienią na ziemi głodzkiej. Panorama gór Krowiarek widziana z drogi do Kątów Bystrzyckich. W tle wieś Radochów. Zjeżdżamy do wsi Kąty Bystrzyckie. Autko prowadzi Kazimierz, mój kolega z Ołdziechowic. Chciałem pokazać zjazd do Kątów Bystrzyckich. Piękne widoki na góry. To są góry Krowiarki. A my tą drogą zjeżdżamy w dół do wsi. Jesteśmy coraz bliżej wsi, coraz bliżej Kątów Bystrzyckich. Ostry zjazd, piękne widoki. Kazimierz. Jesteśmy nadal w pięknej wsi Kąty Bystrzyckie. Kazimierz udaje się w kierunku placu spotkań, zabaw, zebrań wszelkiej i rozrywki w Kątach Bystrzyckich. Jest tutaj mostek, piękna wiata. Jakoś tak polubiliśmy z kolegą tą niewielką, ale piękną wieś. Od dnia święta latawca, oczywiście 2018, które to święto odbyło się miesiąc temu. Jesteśmy tutaj częstymi gośćmi. Lubimy tu przyjeżdżać, bo wieś jest piękna, widoki wspaniałe, za wsią również roztaczają się bardzo malownicze widoki. Wiata z bliska. Z tyłu za wiatą stok wysokiej góry. Obok wiaty mini plac zabaw. Z opowiadań pani sołtysowej dowiedziałem się, że będą jeszcze tutaj kolejne ciekawe obiekty służące dla mieszkańców i dla dzieci. Kuźnia alchemiczna w Kątach Bystrzyckich. Kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Kątach Bystrzyckich.
panorama gór widziana ze stoku góry za Kątami Bystrzyckimi. To miejsce, które przybliżam, w prostej linii jest około 10 km. Piękne widoki. Jedziemy na spotkanie z jesienią. Właściwie to spotkanie już nastąpiło. Ono trwa cały czas. Te nasze piękne okolice złocą się złotymi liśćmi, szumem wiatru, zapachem jesieni, pięknych widoków. Jedziemy na koniec wsi. Cały czas towarzyszą nam bardzo piękne, malowicie widoki. Kręta droga po obu stronach góry. Zbliża się wieczór, a my, pełni wrażeń, wrócimy do domu. Nie wrócimy z pustym, jak to się mówi. Wrócimy z fotkami, z zdjęciami. No i wspomnieniami z pięknej imprezy jubileuszowej pani Sołtys ze wsi Kamienica. Napis nad potokiem, Kamienica, piękny napis z elementów drewnianych. Góry masywu Śnieżnika. Można powiedzieć, że tą jesień spotykamy na każdym kroku. Już chyba to mówiłem. Ale jeżeli się powtórzę, to nic nie zaszkodzi. Tutaj spotykamy na stokach gór piękne zabudowania, piękne domy. To są domy z ubiegłego stulecia, ale odrestaurowane i nadal żyją. Żyją swoim życiem, swoim pięknem. A tutaj mamy taki jakby sztuczny zalew. Kolejny domek. Arnika. Agrogospodarstwo Arnika. Jeszcze nie koniec wsi. Dojeżdżamy do końca wsi. Na końcu wsi piękna wiata dla strudzonych turystów, wędrowców. Wiata z miejscem na grilla z rusztem. A tuż za wiatą rzeka. Górska rzeka. I stok góry porośnięty lasem. Tutaj mamy zbiornik przeciwpożarowy. Ja dokładnie nie wiem, jak on się nazywa. Nazywam to sztucznym zalewem. Piękne miejsce, tuż przy drodze. Tam jest niewielka zapora. To się nazywa leśne zwierciadło.